Cześć, tu Crysis, witam was w dosyć nietypowym odcinku, gdyż odcinku powtarzanym już 15 raz, gdyż za każdym razem nie wychodzi, ale jest to odcinek z SG, w którym gram sam, nie wychodzi mi, ponieważ samemu trudno się grać. Ostatnio nawet nie miałem żadnej broni. Obok siedzi Purpur, pewnie już lekko zirytowany, gdyż cały czas siedzę na komputerze i próbuję coś nagrać, no, z różnym skutkiem. Dawaj, no, zabrał mi wszystko. Dobra, uciekamy. Cześć. Nie lubię tej planszy, bo uważaj. Tutaj się spawnują moby. Sądzę, że moby nie będą moim jedynym i największym problemem. Moim największym problemem jest ten człowieczek, który jest za mną. 47 metrów, 49. Master Kuba 2000. Jest drugim problemem moim. Jest drugi człowieczek, który jest przede mną i moim największym problemem jest to, że jestem śmiertelny. Znaczy jest jeszcze jeden taki problem, twój, że nie masz czym walczyć. No to jest kolejne, ale ten człowiek chyba też nie ma czym walczyć. A może i ma? Zależy, jaką wybrał klasę. Kiedyś tu byłem, w tym domku. Oni tu się spełnują mowy. W tym domku? Tak. Yes, I told you. Cześć! Ale one się tak spawnują na zasadzie, że tam jest jakiś spawner, czy...? Nie. No, nie wiem po co mi płyta muzyczna, ale mam. Przynajmniej umrę z klasą, jakaś muzyka będzie grać w tle. Marsz, to muszę boby. Dzień dobry, do widzenia. Czy tu mieszka Jolkę? A założy się, że w tym pokoju, gdzie jest pan Creeper. Okej, okay, w którym nie masz pana Creepera. Jest skrzynka. Kupa! Ale w tym domku mogę zjeść. Dzień dobry, dziękuję. Była, Creeper. O, słyszę pająka. Krupa. Nie skakujemy tam. We wszystkich domkach się spawnują mopki? Tak. Generalnie na tej planszy się spawnują, tylko że tam nie ma światła. Rozumiem. No tak, bo tu Mr. Purpose ma gamę 10 tysięcy. I ja nawet nie wiem, czy to jest jasne, czy nie. Włamanie! O, ktoś tu kuboida postawił. Tak, co Crysis robi na SG? Puszcza muzykę. Uj! Puściłem ładną muzykę, zostaw mnie! Nie strzelaj do mnie! Co to, szkielet? Nie, jakiś człowiek. Ale zobacz, zafascynowany tym, że leci muzyka, nie goni mnie. Latam jak oparzony. Nie da się zniszczyć tych... drobinek? Nie. Okej. Jest to w ogóle coś? Szafy grające, a już nie mam płyty muzycznej, no nie puszczę kolejnej muzyki, no nie. Aha. Tu też nie można, tu można byłoby się bronić. W zasadzie haha, nie wejdziecie tu. Wspaniały Crysis przeczeka do tego dev meczu. Głodny jest Crysis. Crysis może być i głodny, ale ma jedzenie, bo jest kucharzem zamiast berserkerem, jak powinien grać na początku i mieć przynajmniej siekierę. To już lepiej grubym grać, który ma i miecz. Ale berserker jakoś mi się podoba. Berserker szybciej chodzi od grubego. Na spawna! Tak, pójdę na spawna i pomacham wam łapką. Mam coś zbroi, co już jest jakimś, no, początkiem dobrym. Na klepę. Jedną sztabkę żelaza możesz zrobić sobie łopatę. To nie jest wcale taki najgorszy pomysł, biorąc pod uwagę, że łopata ile będzie miała ataku? 4? 3? Nie mam pojęcia. Więcej niż łapka. Ale nie mam dwóch patyków. Mam dwie strzały. Aż dwa patyki kosztuje łopata. Mister Polski Wirus. Dobra, jak gdzie to ma mieć, żeby cokolwiek było? W tym mieście nic nie ma. No to tak, nie ma. Może w tym kościele będzie. Dajcie mi schronienie. Co? Kościółek na Góeczce. Czemu kościół jest poza domem? Nie podoba mi się, to pewnie jakaś sekta. Dzień dobry.
Sound Epoch Church. Dzień dobry. Holy Water. Alleluja. Jak kto gra w łące, ten zrozumie. Na serio? Nic tu nie ma. Nic. Słabo wykonane dzwony. Zamiast dzwona, to ja bym tu chciał przy pana... A może tu? Jest! Jest! Kryzys jest szczęśliwy! Kryzys jest potęgą. Wspaniały kryzys rusza do akcji. Wspaniały kryzys zje kurczaka. Coś musi być w grobach. Zaraz zjem więcej, tylko przepatrzę te kroby. Ale bym sobie wpadł. Ale ludzie inni walczą też złotym mieczem, jak nie jest najgorzej. Jest nas pięciu. Ale takich jak pięciu nie ma ani jednego. Jest nas czterech. Jest. Jest. Znowu. O, więcej strzałów. Opadł. Blast Protection. To uratowało mi tyłek przed tymi creeperami wszystkimi. Może zginąłbym wtedy, gdyby nie ten Blast Protection. Na pewno byłbym bardziej ranny i większym problemem dla innych i mogliby mnie zabić. Dobra, tu na górze widzę coś. Nie wiem co, ale coś widzę. Róże. Na górze róże. Nie. Znaczy też, bo chyba, że to są maki. No to lepiej ołki. Namiot. I skrzyneczka. I lepszy mieczek. I jedzenie. I patyk. Mam już dwa patyki. Mogę zrobić łopatę. Mogę zrobić sobie łopatę. Dobra, co ja tu chciałem zobaczyć? Mieczek. No jak bakiem, ale zawsze coś. Czyli Kryzys już przynajmniej coś może zrobić. Nawet jak dostanie w dupę. Przynajmniej dostanie w dupę uzbrojony. A nie jak go Pan Bóg stworzył. Jak go Nocz stworzył. O buty. I jeszcze jedne buty, i jedzenie, i drabin, i strzał, ile? Feeder Falling, dobra. Ten no ma piątkę, więc ten będzie najfajniejszym mieczem, jaki mam. Zostało nas trzech graczy. Mam nadzieję, że to nie jest sojusz, oni się sami pozabijają. Zdajesz sobie sprawę z tego, że tak jeszcze nikogo nie zabiłeś? To wcale nie jest żaden problem. Ja mogę z tym żyć. Ci, co zostali zabici, nie mogą z tym żyć. No już z tym nie żyją. No już z tym żyją. No ja sobie całkiem ciekawie tutaj paraduję z kamiennym mieczem, zbroi, do mocnej zbroi, brakuje mi tylko hełmu, cokolwiek, będę z niego zadowolony. I skrzyneczka, dzień dobry. I mam hełm. I więcej złota. I jeszcze jedzenia. Strzały! Deathmatch rozpocznie się za 240 sekund. Co z tego? Dobra. Luxa.pl został, który jest 232 metry ode mnie i zmierza w moim kierunku. Obok Luxa.pl jest jeszcze jeden gracz, którego nie wiem, po prostu wyszedł, nie mógł patrzeć na to, jak będę umierać, spadając z wysokości. Dobra, mam Feeder Falling. Dobra, dobiegłem do jakiegoś pociągu, byle jakiego, wsiądziemy do niego albo nie. A wiem gdzie jestem, Zostaw mnie Lukax.pl. Nie ty, to ty nie mnie nie goń, goń tego drugiego. Ten drugi goń Lukax.pl, goń go. No goń go, nie mnie. Już, dobra. Jest skrzyneczka. Tą część mapy znam. Znam ją, gdyż ostatnio jak grałem sobie sam, wpadłem do pewnej dziury i nie mogłem z niej wyjść. I nie mogłem z niej wyjść przez dobre 5 minut. A po dobrych 5 minutach zwróciłem uwagę, że mam perłę. Ender perłę. Czyli po prostu nie mogłem wyteleportować się. Okej, okay. Lukax.pl jest nade mną. Tak, jest na 100% na pewno. Tylko idioci pływają tutaj pod wodą. Znaczy się ja. Znaczy się
i tak mnie nie znajdzie. Czekaj, no właśnie, bo tak myszką poruszyłem, że... Sialalala, człowieku, jestem pod tobą. Nie widzisz mojego niku? Czy widzisz mój nick? Nie obchodzi mnie, to jestem pod tobą. Jest, mam dwa diamenty. Jakbym jeszcze tylko znalazł spawn. Jakbym tylko jeszcze znalazł spawn. Mam tyle patyków, tyle diamentów. Brakuje mi tylko crafting table. O! Tu jest Obi-Wan. A to niech sobie będzie Obi-Wan. Cześć Obi-Wan. O, dzięki. Dzięki, Obi-Wan. Dzięki. Już więcej nie potrzebuję podwózki. I spieprzony! Spotkałem dwóch ludzi. Uciekłem im. A uciekam, ponieważ... jest tuż za mną. Powiedzcie mi, że nie jest tuż za mną. Szukam czegoś takiego jak crafting table. Kuźwa, jest tuż za mną. Tam miałeś Obi-Wana. Co to za bingo? Wiesz co, na początku myślałem, że oni mają sojusz, więc tak sobie. Cześć, panie. No, on ma dioksową zbroję i dioksową... Skąd on ma dioksową zbroję? Wal w niego, wygrywasz! Ci! Jest! Cicho! Podnoś. Nie wiem. Wiem, że... Aha, Mando, po co to podnosi? Przecież już jest deathmatch. Chodziło mi, że czy tam nie ma czasem jakiegoś... Bo zobacz, ile mam życia. A ile? 18. On też się nie leczy. Dawaj na niego, od razu atak pełen. Dobra, wchodzimy. Dzień dobry. Dawaj. Jest! Ha! Wygrałem! W końcu po 15 razach doszło do deathmatchu i zabiłem człowieka. Mając tylko i wyłącznie 6 życia, ale diamentową zbroję, diamentową. O, nie nagrywało się. O kurczę, no mać, dobra. Dziękuję wszystkim za oglądanie tego odcinka, za bycie ze mną przez te nudne 17 minut, przez których po prostu uciekałem przed wszystkimi jak jakiś szczur, aż w końcu zabiłem dwóch ludzi. Ale za to w jakimś stylu. Jestem z ciebie zadowolony. Dobra, trzymajcie się i cześć.